Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zagram z botem Magnusa Carlsena na czeskom. Powstało 5 różnych poziomów. Pierwszy poziom to jest ranking 500, drugi poziom to jest ranking 1000, trzeci 1500, czwarty 2000 i najsilniejszy bot Magnusa Carlsena, czyli 2882. Przetestujemy sobie poziom gry. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No i zapraszam do wspólnego grania, wspólnej zabawy. Zrobimy wyzwanie, brak jakiejkolwiek pomocy oczywiście. No i tutaj gram jako... chyba sobie zrobimy losowość, jeśli chodzi o kolor. Nie będziemy kombinować. No i Magnus Carlsen, ranking 500. Zagramy sobie posunięcie E4. Zobaczymy, jaki będzie tutaj jego ruch. Jest posunięcie C5. Przypuszczam, że na rankingu 500 ten poziom będzie, no, będzie słaby, tak? Ale sprawdźmy. Pierwsze dwa ruchy dobre, trzeci ruch oczywiście dobry, teoretyczny. Magnus, mimo że śpi, to gra dobrze. Skoczek F6, teoretyczne zagrania. Skoczek C3. Cały czas tutaj też gramy tą teorię, bronimy. Zobaczymy, jakie posunięcie. No i jest E5. Jest posunięcie E5. Okej, tutaj można grać różnie, można zagrać tak, przejść do świeżnikowa, w sumie zagramy tak. Moim celem jest zagranie skoczkiem na D6, D6, Magnus na poziomie 500 mnie bardzo zaskakuje. Goniec G5, tutaj A6 się gra standardowo, skoczek ucieka, jasny gwint, czyli na rankingu 500 on gra tak dobrze? Niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Skoczek D5. To są teoretyczne posunięcia. Tutaj atakujemy skoczka. No i głównym ruchem to jest oczywiście tutaj bicie skoczka. Tak też zrobimy. Goniec odbija. Oczywiście. Dlaczego Magnus gra tak dobrze na rankingu 500? Aż boi grać się na rankingu 1000. I teraz tak. C4 jest możliwe. Jest to posunięcie też teoretyczne, ale też C3. Na spokojnie, żeby skoczek mógł wejść sobie na C2. Jest zrobiona roszada. I gram skoczkiem na C2 od razu. Tutaj się będę ustawiać. Bierze B8. Wow. Na rankingu 500 Magnus gra najlepsze posunięcia. Kiedy on się tutaj wykrzaczy, to nie wiem. Goniec E2 z planem zrobienia roszady. Goniec B7. Goniec B7 może już nie jest jakimś super optymalnym, bo chyba goniec E6 powinno się grać. Nie mam zielonego pojęcia. No zrobimy sobie po prostu roszadę. Dlaczego by nie? Król H8. No to chyba tak. Te już ruchy są nieco dziwne, mi się wydaje. Zagramy sobie A4. Atak na skrzydle. Goniec świetnie też będzie grał po przekonnej. Goniec G5 jest takie posunięcie. Częściej się powinno to zagrywać. Ale o, widzimy właśnie, że Magnus już podstawia pionka na B5. Ale pierwsze te 12 ruchów to byłem w szoku. Myślałem, że zaraz tutaj będzie jakiś problem wielki. No aż się boję, co będzie na kolejnych etapach, słuchajcie. Pionek zdobyty, posunięcie F6, no ten ruch jest oczywiście dziwny. Tu gramy bez czasu, przypominam, to też jest ważne. I B4, myślę, że podrzucenie pionka do góry będzie miało dużo sensu. I powrót gońcem, chociaż z drugiej strony może... Nie, no myślę, że powrót gońcem, chodzi o to, żeby gońca wstawić tutaj i na tej przekątnej podziałać. Skoczek na E7, tu myślę, że skoczek E3. Goniec może zbić. A jak tutaj, to tu pionek wisi. Bierze C8. Myślę, że hetman D3 powinno tutaj scalić całe centrum. No, no to już widzimy, co robi właśnie Magnus na poziomie 500. Tylko trzeba by było poczekać na jakieś takie babolce z jego strony. Okej, bicie. No, wieża więcej. No cóż mogę powiedzieć. No Magnus już podstawia, ale pierwsze teoretyczne ruchy były niesamowite. No i goniec na E4, goniec D3, sobie tutaj spróbujemy zbić. No, zobaczcie co on robi. Ale hetman B7 jeszcze jest, a to się zasłonimy skoczkiem. No dobra, tu już powinno być w miarę łatwo, zagramy sobie E4. Hetman zagrał sobie na B6, wrócimy skoczkiem po prostu. Ale to było naprawdę niesamowite. Aż się wystraszyłem w pierwszym momencie. Podciągniemy pionkę jak najwyżej. To już jest oczywiście kwestia tylko dokończenia tej całej tutaj zabawy. To już widzimy, Magnus podstawia. Na rankingu 500 nie ma co oczywiście oczekiwać niesamowitych rezultatów.
Ale, no mówię, pierwsze 12 ruchów teoretycznych było mega, nie? Tu już dajemy mata. Niech będzie na G7. Okej. Okay. No tutaj bez niespodzianek, oczywiście. Przejdźmy sobie dalej. Zagrajmy z Magnusem na poziomie 1000. Wybieram wyzwanie, losujemy kolor i lecimy. No to cóż, może tym razem posunięcie D4. W rankingu 1000 to już jest jakaś tam na pewno gra. C4, gambit hetmański, o może będzie obrona królewsko-indyjska, skoczek C3. Już na tej podstawie będę mógł stwierdzić po kilku posunięciach, czy on tutaj dalej wykonuje bardzo dobre ruchy. Goniec na E2, C6, no jest takie posunięcie. No dobrze, goniec na E3, rozwojowo będziemy wyprowadzać figury. Jest roszada, hetman D2, tak, żeby przytrzymać H6. Goniec G4 to jest słaby ruch. To już widzę, to jest bardzo słaby ruch, bo mogę sobie zagrać po prostu F3 z tempem i podciągnąć pionka kolejnego jeszcze z większym tempem. O, nawet D5 mogę zagrać. Ale wyrzucę pionka G4, potem pionka H4. Co? No to jest podstawienie pionka na B5. No niby tam otwiera się jakoś pozycja, no ale to jest podstawienie pionka. O, zobaczcie, no i tutaj się robią już cyrki ze strony Magnusa. Wystarczy troszeczkę go przeatakować i już zaczyna cofać figury. Bicie na C6, on nie może odbić, bo widełki. Więc już tutaj zdobywamy po prostu materiał, czyli figurę. I dosyć szybciej poszło, jak widzicie, niż zbijemy gońca, niż na rankingu 500. Tu jest też atak, a F4 możemy spokojnie zagrać. Skoczek nigdzie zbić nie może, ucieka i wyprowadzimy sobie kolejną figurę. Dobra, figura więcej. Oczywiście tutaj maszyna gra do samego końca, odbijemy pionkiem. Maszyna prawdopodobnie gra do mata, robimy roszadę. Jeżeli E5, to F5. Hetman, no hetman sobie tańczy, ok. Czyli tutaj już maszyna zaczyna trochę grać bez sensu. Wyprowadzę sobie wieżę. Dlaczego by nie? Może wieża B7. W sumie tak zagram sobie tam, bo zagram. Bez jakichś tam planów. Tutaj wybijemy może w sumie i przejdę królem na H1, żeby zagrać wieżą. Może tam jakiegoś mata spróbujemy zagrać. Goniec D3, będziemy patrzeć. Hetman się przerzuci. Goniec D3 już patrzy w króla. Okej. Okay. No i widzimy, skoczek E5, zrobiło się figurą ciasno, a maszyna w ten sposób reaguje, że poświęca sobie figury. Tutaj bronimy wieży, jest ok. No i myślę, że wybicie, tak po prostu. Nawet nie muszę się nastawiać na mata, wystarczy spróbować powymieniać. Ciekawe, czy wymieni. Wymieni, no tak. Gładko, gładziutko na rankingu 1000. Tutaj mogę z szachem pozbierać trojaczki. Powiedzmy goniec na C4. Ok, podprowadzę króla. Obronię gońca. Ok, i tutaj jakiegoś mata będę chciał zasadzić. Jeszcze wyżej, żeby goniec miał swobodę zbicia. Dobra. I tak zasłonimy sobie tego pionka. Wybił, wybił. No tak, bo tam groził mat. No tutaj jeszcze zbijemy, żeby tylko nie zapatować przeciwnika. Tutaj, jak pionek, to pionek i dajemy mata. Ok. No na rankingu 1000 było łatwo. 1500, dobra. Tu już się mogą zacząć pewnie jakieś ciekawe rzeczy. 1500. Wybieram i jedziemy, panie Magnus. A, białymi ustawiłem niechcąco. Dobra, będę potem losować. No, gramy znowu D4. No i teraz zobaczymy, jak to się będzie układało. C4. Tu nie trzeba się śpieszyć, tu już trzeba spokojnie. Znowu jest G6. Magnus gra znowu obronę królewsko-indyjską? Nie, teraz obronę Greenfelda, czyli D5. Ok. Zagrajmy sobie skoczek na F3. Goniec na G4. Może zagrajmy taki komputerowy ruch H4. Od razu spróbujemy przez H5. Król F8.
Magnus, to nie jest to, to nie. Król F8 niby był najlepszy ruch na świecie, ale nie możesz tak grać. Co ty robisz, panie Magnus, bocie? Nie wiem, o co chodzi z tym królem F8 w tym momencie, ale gramy goniec G5. Może wybije, zbije pionkę, dlaczego by nie? No i tak, zobaczcie, jest H6, zbijam na F6 i zbijam sobie tutaj za darmo pionka na D5. Czyli 1500 ranking również chyba trochę przesadził. Tym bardziej, jak zbijam gońca. Ok, posunięcie po prostu E3. Rozwojowe. Goniec E2. I ja dalej będę mógł zrobić sobie krótką ruszadę i ją zrobię. Po prostu. Bicie, bicie, ok. Jest czysty pionek więcej. F5, atakujesz mi tutaj pionka. G3 trzeba zagrać. Hetman B6. Dobra. Mogę spróbować zagrać C5. On jak wybije, zagram tu i zagram tak. To mi się podoba. Nawet mogę oddać tego pionka na A2. A jednak tak nie poszło. To ciekawe. To chyba B4, A4, B5 z takim prostym planem. Ok, hetman B3. Hetman B3, pobronimy pionka. A jeszcze hetman się przyda na pewno. Wow. No ale to ja mogę zagrać chyba tak. I tutaj będziemy walić w związanie. Przeciwnik oddaje materiał. Wszystko wybijamy. W sumie mogłem wybić też tam. Wieża B1. No i szybko wprowadzić trzeba wieżę, żeby one grały i wykorzystały swój potencjał, gdzie mamy jakość więcej. I chyba hetman C3 spróbował wymiany. Znaczy wymiany tutaj na C6, dokładnie. I na C6. No to tak, wymiany tu już bardzo uproszczą grę, ale on tego nie chce zrobić. Nie chce wymienić. Słusznie. Prowadzimy sobie wieżę na C5. Ja wiem, że trochę teraz szybko to działa, bo jeszcze poziom jest jaki jest. Hetman C7. Na siłę próbuję wymienić hetmany. I to się uda. No i jeszcze trzeba zrealizować tę końcówkę. Wprowadzimy sobie drugą wieżę na linię C. I będę próbować kosić pionka. A, i taki ruch jest. Muszę tu, on zbije pionka. Wprowadzę wieżę. O, zobaczcie. Nawet nie wziął mi pionka. No, na tym poziomie nawet nie wziął pionka. Niech będzie tak. Wieża H8 jest kompletnie bez sensu posunięciem, ale to. No właśnie, to jest bot. I chyba tutaj na pionka F7 obronił. I tutaj, dobra. Jeszcze gładko 1500 poszło, ale już na 2000 to już może być chyba problem. Wybijemy tutaj. Ok, tutaj się nic nie dzieje, po prostu podciągnę króla, poczekam troszeczkę na rozwój wydarzeń. I zagram z powrotem tu i będę chciał atakować. No właśnie, już przeciwnik nawet na to pozwolił. Damy szacha. Będę mógł wziąć kolejnego pionka. Tak, grozi mat. Zauważy, zauważy. To gramy tak i będę zbijał tu. Chociaż on będzie chciał mi zagrać tak. A, to zagramy tutaj w takim razie. Wymiana będzie już bardzo prostym zwycięstwem. Okej. No, to pójdziemy po pionki. Ciekawy jestem, jak wam pójdzie gra z botem, z Carlsenem. Dajcie znać w komentarzu, bo zapewne wielu z was spróbuje swoich sił. Zagramy królem na F1. A nawet tak, może pokusi się o bicie wieży. Ok, to już będzie. Będzie już łatwe. Podciągniemy pionki. Już nawet nie będę musiał królem się poruszać w tej partii.
Nie zapatować, Krzysztof. Odcinam. 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 Szach. I mat. Dobra. No dobrze, moi drodzy. Ranking 2000. Jedziemy. A tu jest losowość cały czas. Dobra. Znowu białe. Ok. Dobra, 2000. To już nie są przelewki. Na pewno. Gramy D4. Bot na D4 z 2000. Jest F5. Obrona holenderska. No dobrze. Posunięcie C4. E6 i wyprowadzimy sobie po prostu skoczka na polu F3. Jeszcze się tak zastanawiam, czy zagrać tu. Goniec na B4. No to wymiana gońców czarnopolowych jest korzystna dla mnie. Posunięcie A5, ok. I zagramy sobie poprzez G3, gońca G2. Skoczek na C6. No takie rzeczy już Magnus grywał. Ok, jest D5, czyli kamienna ściana. On potrafi to grać. Hetman C2, będę pionka tutaj bronił. Jest po prostu wymiana. No to bijemy. Ok, dziwne. I chcę wymienić hetmany. Wow. Nie, ja tego nie wymienię. Chyba zagram hetmanem na D3. Bo jeżeli wymienię i tu... W sumie wymiany z kompem są dobre. Ale tu hetman fajnie stoi pod związaniem, więc nie wymienię tego hetmana. Zagram hetmanem na D3. Ale uparty! Ale uparty jest. I co, zagrać tutaj? On mi zbije, ja zbiję, mają takie zdwojone pionki słabe. Nie chcę tego. A jak zbije tu, on mi zbije, odejdę, on zbije tu, będzie mnie atakował. Co jest? Naprawdę hetmanem na E4 się aż wbił? No co, z powrotem mam zagrać? No zagram z powrotem. Może wróci, to wtedy się zastanowię nad tą wymianą. Patrzcie, jaki uparty chce mi hetmanę wymienić. No dobra. No dobra, chyba to uczynię jednak. Nie chcę tego zrobić, bo... Ale z drugiej strony muszę hetmanem chyba wymienić, bo muszę bronić też pionka. Chociaż, jak zagrałbym tutaj, on mi by zbił. Ja zrobię roszadę. Nie, nie mogę, bo tu strzałka. Bo chodzi o to, że zawsze mam też tam bić, tylko ona może mi mało co dać. Tam będę atakować. Ciekawe rzeczy. Nie, muszę chyba to wymienić. Wymienię jednak to. I zrobię po prostu roszadę. Wymienił, wymienił. Ok. No ja mam teraz bardzo prostą grę. Wieża z F na C1 wykorzystuje wolną linię i będę patrzył na pionka C7. Bardzo długo na tego pionka będę spoglądał. I posunięcie E3, tak żeby skoczek już nie bronił tego pionka D4. Goniec zagrał. Ok. Wprowadzenie chyba... Chociaż z drugiej strony... A3 może. Może tu on mnie pogoni. Wejdę tu. Dobra, zagram tak z planem tu, ale... On może zagrać B6, dokładnie. Ja zagram tak. Jeżeli on tu, to ja przejdę tędy. A6 zagrał. Ok. Dobra. Pomanewruję może tu i tu. Z drugiej strony jednak. A może tak? Nie, dobra. Zagrajmy tak z atakiem na skoczka. Jeżeli on zagra tu, to bym poszedł tędy. Goniec na D7, więc teraz chyba A3. A3. Chodzi o to, żeby skoczek mi nie wszedł tutaj. Przejdziemy tędy i tutaj. Skoczek stoi bardzo słabo, ale to jest chwilowa tylko opcja. Skoczek C2 manewrujemy, przejdziemy tędy. Przejdziemy na E1 i na D3. To jest długotrwała przewaga, bo pionek jest cały czas atakowany. I skoczek na D3. Dobra, skoczek stoi optymalnie. Długa droga przed nim była. Ale w końcu się udało. I teraz jak nacisnąć go dalej? Skoczek D2. Skoczek E5. On wybije, ja wybiję. Tu jest atak. Pionek na D5 jest broniony.
H4. Zagrajmy H4, bo jeżeli zagra tu, to pojawi się kolejna opcja dla skoczka na F4. Pięknie. Pytanie teraz, czy iść tędy, bo jak zagram skoczkiem na D2, tak normalnie każdy pewnie z rozpędu z nas by zagrał, to skoczek potem nie ma dobrych akcji. Jak zagram tu, to będzie chyba lepszy ruch, bo on się odbije potem na D3, a skoczek na F4 będzie stał dobrze. Skoczek na F4 i skoczek stoi genialnie. Tak, i drugi skoczek wchodzi do gry. Dobra, figury stoją bardzo optymalnie. Bardzo dobrze stoją. Pytanie teraz, czy nie taki ruch? Tutaj. Może tu, żeby zabezpieczyć pole B5. I teraz będę mógł zagrać tak. Dobra, skoczek na B4. Teraz już wygrywam. Teraz już wygrywam, bo koszę pionka. Tak, tu już się ułożyło to dobrze. Dokładnie. Jeden pionek. Tutaj wymiana. Tak, wymiana i pionek D5 pada. Dobra, Magnus Carlsen 2000 będzie pokonany. Drugi pionek pada. Pozycja bardzo bezpieczna. Wszelkie wymiany. Skoczek B4 wraca. Żadnych kontr. Dokładnie. Mogę nawet tego wziąć. On tutaj, ja tu. No tak, mogę wziąć trzeciego pionka. Czy to jest pionkożerstwo z mojej strony? Tak. Ale wszystko jest pod kontrolą. Wraca mi bronię tego. Wieża C2. Nie mogę zagrać wieża C2. Nie szkodzi. Ale mogę zagrać tak. I królem sobie spokojnie tędy przewędrować. Okej, tu jest wszystko bronione. Król D2 jak dojdzie, to już będzie super. Okej, król D2. Skoczek też nie może się wymienić. No dobra. Może nawet tu z opcją wymiany, bo mogę jednego pionka sobie oddać. Bo zbiję z szachem. Zagram tak i gońcówkę będziemy grać. A, poczekajcie! Nie jest jeszcze takie proste. Muszę zagrać tak. Nie no, to musi być proste. Tu na pionka i król. Tak, wyrabiam pionka. Nie no, to jest wygrana. Dobra, o czym my w ogóle rozmawiamy? I król do centrum. I B3. Po prostu wybiję, zrobię pionka wolnego. I tutaj może myślę, że goniec na D3. A goniec D3 załatwi sprawę. Zbieram kolejne pionki. Tutaj i pionek będzie ze sobą do góry. Może tu, żeby zagrać tam. On oczywiście goniec E8. Nie chcę króla wpuścić. F3, może F4, on zbije przelocie, on zbije przelocie, ja zbiję. Dokładnie. I tu nawet mogę zagrać. Wyrobić sobie. A, zagram królem, zaraz sobie wyrobię kolejnego pionka. To też wystarczy. Do zwycięstwa pójdę tym pionem po prostu do góry. Nawet tak mogę. Bot gra do końca, jak widać. No dobra, tutaj sztuka na 2000 się udała. Jak widać. No ale za chwilę będzie najsilniejszy bot. No, znowu dorobię sobie kolejnego hetmana. Odetniemy. No i mat. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do ostatniego bota Carlsena, czyli najsilniejszy bot 2882.
No to. A, tu mi losuje, że czarnymi. Wiecie co? A może białymi? Jak wszystkie partie grałem białymi, no to może konsekwentnie tymi białymi niech będzie, tak? Chociaż pewnie to i tak nie ma znaczenia, ale zobaczymy. No dobra, panie Magnus, teraz ja tutaj się martwię o to, żeby się utrzymać jak najdłużej. Okej, skoczek na F6. No to lecimy. C4. Posunięcie E6. No na Mistrzostwach Świata Magnus grał bardzo często obronę Niemcowicza. Skoczek na F3. Jest szach. No dobrze, szach. No i teraz pytanie, jaki wariant wybrać? Mogę goniec D2, mogę skoczek na D2. Panie Magnus, z botem trzeba próbować grać na wymianę. Zagramy gońcem. To jest jeden z wariantów oczywiście. Goniec wrócił, jasne. No i skoczek na C3, po prostu wyprowadzę szybko figurę. Jest D5, ok. No i po D5 mogę zagrać goniec G5, będziemy mieli normalny gambit hetmański w ogóle, to jest ciekawe. A może goniec nawet na F4. Właśnie, mam tutaj ciekawy wybór. Zagram gońcem na G5 i mamy normalny gambit hetmański. Jest H6, no i mogę wybić, on może wybić. Ja mogę zagrać sobie E3. Mogę zagrać też gońcem, no goniec H4, tak też się gra. Fischer tak zagrywał i posunięcie E3. Na razie mamy typowy gambit hetmański. Okej, jak jest posunięcie B6, to mogę wybić, on wybije, ja wybiję, on wybije, bo chodzi o to, że B6 osłabiło punkt C6. I możemy sobie w ten sposób spokojnie pograć, ale też wieża C1 jest ciekawe. Więc zagrajmy może wieża C1 przy B6. Okej. No chyba teraz skoczka zbije. Zbije skoczkę i wybije tutaj. To się trochę ustabilizuje w centrum. Z maszyną grać jest ciężko, dlatego też te wymiany mogą być dobre. Okej. Goniec E2 albo goniec D3. Goniec E2 chyba jest takie solidniejsze. Jest skoczek, będzie chciał grać na pewno tam. Robimy roszadę. No i dobra. Pierwsze 13 ruchów jest zrobionych na pewno dobrze. Hetman E7. Cały Magnus. Magnus będzie tu nas grillować. Zagram tutaj, on C6. Pytanie jest takie. Zagram tu, on C6, A4. Taki ruch. Zacznę kombinować. Nie, no ale na razie chyba tak. Mi się wydaje, że ten ruch jest ok. Czekajcie, a jak zagram tak. No to C6 dostanę. Nic się złego nie stanie tutaj dla niego. Mogę też tak spróbować i spróbować zagrać gońcem i wymienić te gońce. Dobra, Hetman A4 chyba. Jednak. A6 zagrał. Aj! A6 zagrał. Tego ruchu nie przewidziałem. Ale mogę teraz B4. Mogę. Ale zagra mi tak, ja wrócę i zagra mi skoczkiem. To Hetman B3. Od razu na pionka. On zagra C6? Nie, Hetman. Hetman E6, skubaniutki. No to jest ruch dobry, na pewno dobry. A4, C5. Dobra, A4, no muszę walczyć tutaj na skrzydle hetmańskim. Wieża E8, on tutaj się przygotowuje. Wieża E8, no to ja myślę, że wieża z E na D1. Każda figura gra, bo jeżeli on zagra C5, to zawsze mi wieża będzie grała troszeczkę. On też się przygotowuje. A może tak? On przepcha, jak przepcha to super chyba. Chyba. Może jakieś H3 z ukrycia. Zrobić lufcik, czekać na jego decyzję. Bicie, bicie. Może Hetman A2 też jest ciekawe, bo nie będzie mógł tak zagrać. Znaczy będzie mógł tak i wieża odbije. Będzie mógł. No dobra, tu już się zaczyna myślenie. Skoczek D2 nie, z planem takim, ale A5 jest też ciekawe, chociaż on to olewa totalnie. Patrzę. Dobra, panie Magnus. Zagrajmy sobie kulturalne H3, zrobimy lufcik. I zagrał C5. Zagrał C5, nawet się nie zastanawiał. Okej, no jak zbije, to on zbije skoczkiem. Ale ja muszę zbić, bo on mi zagra C4 i będzie tu niefajnie. Ale otworzę gońca. Muszę zbić. Muszę zbić, bo skoczka tu wprowadzę.
Okej, skoczek zagrał na C5. Będę miał wtargnięcie tutaj. Hetman B4 chodzi mi po głowie. A5 dostanę, to wtedy tu się zrobi słabość. Hetman B4, jak zagram tak, to będę miał opcję B4. Ciekawą opcję B4 będę miał. Hetman B4 wydaje się sensowne. Zagrajmy Hetman B4. Goniec wrócił. To ja teraz mam możliwość taką. Albo Hetman F4, jakieś ciekawe. Nie, bo tam Hetman mi się zaplączy. Tutaj będzie opcja skoczek. Skoczek też broni B3, bardzo ważne. A mój Hetman się zaplątał teraz. Hello. A to Magnus. A tu? Zagra mi tak. Już mnie zrobił, jajo. Po prostu podszedłem pod związanie. Ile ja ruchów wytrzymałem? 21. Słusznie. Bym mnie ograł zwyczajnie 21. Masakra. To już jest po mnie. Słuchajcie. Już jest po mnie. Z uwagi na to, że on ma wejście tutaj, zaatakuje mi wieżę. Bo tak nie może, bo zbije mu na szczęście, bo tu jest jeszcze atak. Chyba, że wieżą zagram na C2. Bardzo niekomfortowy ruch. Ale chyba jedyny. Co może innego? Będzie mnie trzymał na związaniu. A, tutaj on zagra tak. I tak będzie miał strzałkę. Aj, 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 aj. Panie Magnus, no niezły jesteś, no. Nawet tu nie mogę strzelić. A tak? Nie, no to tu. Tu nawet mi zagra. Kurczę! Ale mi związanie zrobił. Hetman B4, złe posunięcie. Zobaczcie, on robił takie naturalne ruchy. No nieźle. Zrobił się problem i to ogromny. No zrobił się problem. Ciekawe, czy dałbym radę wygrać to czarnym, jakbyśmy teraz obrócili szachownicę. Hetman A3. No nie pograłem sobie tutaj za bardzo. Bo tutaj wisi. Tak, to tu. No tak, no. No to co, bez jakości będę musiał tańczyć. Gram tutaj, no zagrasz mi tu. Dokładnie, Hetman B3, zbijesz mi wieżę po prostu. Atakuje pionka. No jakość mniej to jest niestety lipa. Wieża D1. Tu chcę zbić. Co? A tu? Ej. No, znaczy, on na pewno nie podstawił, tylko ja jeszcze nie widzę. Bo jak zbije tu, to on mi krzaśnie tu. Jak zbije tu, on tu. Ja tu, on tu, ja tu. Coś mi nie gra. Tu. Aha, on ma wtrącenie wieża B4. No cały Carlsen, ale zaraz, ale odbijam pionka chociaż. To działa chyba. Działa. Bo jak tutaj, to tutaj. No tak. Wieża B4. No i mam hetman A2. Odbiłem pionka. Tylko, że uprościłem mu grę. No, to jest ten minus. A, tu mi odbijesz skoczka. A tak nie mogę? Ej. A, tu jest jeszcze wieża B2. Ale to policzył. No tak myślałem, że właśnie coś tu nie gra. Ale czekajcie, jak zagram tu, on tu, ja strzał, on odejdzie królem. Nie, bo ja wtedy tam. On będzie królem tu. Ale może być bardzo ciekawie w sumie jeszcze. Chociaż maszyna to policzyła. Magnus, czy ty nie podstawiłeś przypadkiem? Tak. Ale muszę chyba tak zagrać. On strzeli mi tu. A to wtedy mogę wybić? On wybije? Ja po prostu tam?
To jakaś moja szansa, tylko że ma pionki tutaj. Muszę tak zagrać. Co, on wybije tu? Nie, nie wybije. No właśnie. Okej. Okay. No i teraz co? Strzałkę zrobię tu. Jak on wybije, to wybije i tam. Końcówka do uratowania? Chyba nie. Ale jakaś szansa. Strzelę tu, on tu, ja tu i tam będę miał strzałkę, ale też brak koordynacji. Tak, on odejdzie tu. Aha, bo tu grozi mat. No dobra, strzałka tu, tu. To mimo wszystko. Zbije tu. On mi z szachem zbije. A, no właśnie, to nie działa. A, bo to jeszcze fajnie by działało tutaj. No dobra, no to co? Muszę chyba zbić wieżę. No muszę. A on nie mógł mi w tym momencie zbić na przykład tutaj? Nie wiem. No ale bije. No właśnie, bardzo taki ruch się chce zagrać. Tyle, że on mi tą wieżę tu bardzo męczy. No to jest ten problem. Tutaj. Tutaj. Bo ja mam zawsze taki ruch. A nie mam. Nie mam, bo jest tu strzał. Kurczę, nie przewidziałem tego. Magnus, dlaczego grasz tak dobrze? Nie dasz nawet się pocieszyć. Dobra, gram tak. No jak zbijesz mi tu, to mam taki ruch jeszcze. No ale tu i tak jest lipa. Jedyne, co mogę zrobić właśnie, to uderzyć teraz skoczkiem tutaj. Pion za pion. To jest całkiem dobre, tylko ja tu już mam problemy. Nie, no ja już mam tutaj problemy ogromne. Aha, no tak, no. Jak zagram tak, to mi zaraz tutaj mata strzeli po czarnych polach. No niestety, król ma problem. Ale co, może tak zagrać. No będzie mi to wieżę męczył. Tutaj muszę tak. I pionka wziął. No wszystko widzi. Bo szukam jakiejś opcji, żeby go tutaj zamatować, ale chyba nie mam takiej opcji. Zagram tak, żeby tu go przygwoździć. Zawsze król będzie miał też troszeczkę swobody. Co? Naprawdę? No tak. A, po prostu idziesz pionkiem. Takie to łatwe? A, no dobra, wiem o co chodzi. Jak zagram tu... Dobra, straszę matami, siatkami matowymi. Tu grozisz. I tu grozisz. Znaczy dobra, tak mogę. Aha, tu mi dasz szacha. No dobra, tu pójdę tu. A, to i tak podstawiłem. Tutaj, to tutaj. Hetman niestety jest straszny. A, to podstawiłem, dobra. Siatki matowej nie będzie. No Magnus, dobry, tutaj policzył. Kurczę, ale to jest... O, niesamowite. No tak, no nie ma szans już. Tu już nie ma szans. Nie, dam ci matak, Magnus, uważaj. Nie dam ci mata, co? Nie dam ci mata. Ale czekaj, jak zagram tak, aha, to mi tu strzelisz z szachem. Zagram tak i tak.
Aha, to i tak mi zagrasz hetmanem na e2, zbijesz mi wieżę, drobisz hetmana. No dobra. Wiecznego szacha nie ma, jakieś strzałki tutaj, nic nie ma. Lipa. Ale spróbuję ci dać mata. A, możesz nawet dorobić hetmana, przecież tutaj goniec się zasłania. No dobra. No dobra, to jest przegrana, mata nie ma, obronił się. No cóż, moi drodzy, no bot silny. Nie zauważyłem niuansu w debiucie. Na pewno można byłoby pewnie dłużej powalczyć. Dajcie znać, jak wam poszło z botem, z Carlsenem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.